A więc teraz chcę powiedzieć na temat daru Ducha Świętego. To będzie dobre. List do Koryntian, 12 rozdział, 1-11. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 1-11. Również będę was prosił, żebyście ten tekst mieli przed sobą później. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Na tym sobie zabazujemy. I teraz pierwsza rzecz, werset pierwszy. To jest świadomość, którą my musimy posiadać. To znaczy, że dary duchowe, one przez nas muszą być otoczone świadomością. My nie możemy być nieświadomi darów Ducha Świętego. To jest nasz obowiązek. Mieć świadomość tego, czym są dary Ducha Świętego, jak ich używać, jak funkcjonować. Wersety drugi i trzeci pokazują, że dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia człowieka. Ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie poznał Jezusa. Czyli to, że ktoś przez kogoś nie manifestują się dary Ducha Świętego, nie oznacza, że nie jest narodzony z Bożego Ducha. Po darach Ducha Świętego nie rozpoznajemy nowego narodzenia. Tego nie wolno robić. Robiły tak pewne ruchy w Polsce, między innymi był to Kościół Zielonoświątkowy na różnych odcinkach, który mówił, że jeżeli ktoś tam nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, to nie jest narzucony. No i to jest oczywiście nieprawda. Werset czwarty pokazuje nam różnorodność darów. A więc darów jest różnorodność. Tutaj te dary, które będziemy dzisiaj opisywali, one są takimi głównymi, sztandarowymi darami Ducha Świętego, które występują najczęściej. Natomiast darów Ducha Świętego może być dużo więcej. Często to są dary, które są niezwerbalizowane. Nie można ich do czegoś dołączyć. Często też nie można w ogóle ich określić, powiedzieć, jakim darze posługujesz. Często ty nie wiesz, w jakim darze posługujesz. Często nie wiesz, co zadziałało przez ciebie. To są naprawdę złożone rzeczy. Ja na przykład widzę w swoim życiu pewne takie pewne obdarowania, które nie umiem do końca nazwać. Na przykład ja mam niesamowitą łatwość opisu duchowej rzeczywistości. Niezmierną łatwość mam. Ja to widzę. Ja w ogóle... Ja po prostu to widzę. Ja nie umiem tego powiedzieć, jak ja to widzę. Ja mam natychmiast analogie, porównania. Umiem to opisać. Kurczę, ja bym mógł film o tym nakręcić. Rozumiecie? Coś takiego mam. Jak to nazwać? Nie wiem, jak to nazwać. Usługuje tym po prostu i tyle. A więc darów jest różnorodność. Natomiast to, co jest bardzo ważne, byle w Duchu Świętym. Czyli widzimy tutaj bardzo ciekawą rzecz, że istnieją różne manifesty duchowe. Nie każdy z nich jest w Duchu Świętym. To też chcę, żebyście to umieli jakby żebyście to rozumieli. Na przykład
Nie dalej jak chyba wczoraj. Wczoraj się przed wczoraj dzwoni do mnie jedna osoba od nas z kościoła i mówi do mnie: Artur, skontaktowała się ze mną pewna tam dziewczyna z zagranicy. Ona nas słucha, jest z nami sercem, ale chodzi tam do takiego kościoła, który tam jest, znalazła taki kościół sobie charyzmatyczny, tam do niego chodzi. No i mówi, że nawet jest najlepszą rzecz taką, którą do tej pory znalazła, taką, jeżeli chodzi o ogłoszenie, o uwielbienie, no i tam sobie gdzieś tam się zahaczyła ta dziewczyna. Ale mówi, po ostatnim nabożeństwie, oni tam poszli sobie taką grupką osób z pastorem i z kilkoma innymi osobami, gdzieś tam sobie poszli na takie spotkanie, bardziej prywatne, ona tam poszła z nimi i oni sobie tam usiedli. No i była taka jedna osoba tam, uznana jako prorokini. I ta prorokini powiedziała, że teraz będzie prorokowała do każdego z nich. I ona mówi, zaczęła się modlić i w pewnym momencie obniżył jej się głos. Taki zrobił jej się głos niski. I ona zaczęła mówić tym głosem do każdego po kolei. Ty masz kajdany takie na sobie, to jest taki demon, za tobą stoi taki demon, za tobą stoi taki. I ta w ogóle dziewczyna tej osobie tutaj od nas kościoła to opisuje, to całe zjawisko. I ta osoba, która do mnie dzwoni, mówi: Artur, co ty o tym myślisz? Nie? Co to jest? Ja mówię: słuchaj, no to demon, to demoniczne. Po pierwsze, jak ona się czuła? No czuła potworny lęk, dyskomfort, prawda? Po drugie, żadna z tych informacji nie została rozwiązana. Ty masz demona takiego, ty masz zrobione to, ty masz tamto, jakieś informacje, które są. Trzy, cała w ogóle infrastruktura zobrazowania tego, ona obniża głos, siada, tworzy pewną atmosferę. Prawda? To nie Bóg. Następna rzecz. Kiedy skończyła ta prorokini całą tą swoją wypowiedź, to nie pamiętała tego, co powiedziała i była strasznie wycieńczona. Ja mówię: słuchaj, co mówi słowo? Duchy proroków są poddane prorokom. Co to oznacza? To znaczy, że nie istnieje takie działanie Ducha Świętego i taki manifest Ducha Świętego, którego byś nie mógł skontrolować. Nie możesz. Takiego czegoś nie ma. Jak ktoś mówi na przykład: Duch Święty mnie tu zniewolił, ja teraz mówiłem pod wpływem Ducha Świętego. A mogłeś przerwać? Nie, nie mogłem. Nie, my to nie Duch Święty. Jak Bóg Bogiem, a świat światem, to co Bóg ustala jest święte i ostateczne. I na przykład wolna wola taka jest. Masz tak wolną wolę, że możesz przerwać Bogu, kiedy On mówi. Masz tak bardzo wolną wolę. No bo człowiek ma tak bardzo wolną wolę, że może nie przyjąć Mesjasza nawet. Człowiek ma tak bardzo wolną wolę, że może powiedzieć Bogu po prostu w twarz: nie chcę Twojego Chrystusa. Mam w nosie Twojego Chrystusa. Chcę iść do piekła i koniec. No człowiek ma taką wolną wolę. I Bóg nigdy się nie zaprze swojego słowa. On powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A więc Bóg nigdy nie działa przez człowieka w ten sposób, za pomocą swojego Świętego Ducha, aby ten człowiek nie mógł tego skontrolować. Bo człowiek jest przez Boga szanowaną jednostką. Bóg, dając wolną wolę człowieka, zrobił wobec niego ukłon absolutnego szacunku. Człowiek posiada absolutne prawo wyboru. A więc nie istnieje coś takiego, tak, jak działanie Ducha Świętego przez człowieka, którego to człowiek nie kontroluje. No, często ludzie mówią w tym momencie, jak ja uczę w ten sposób, no ale jak ktoś pada pod mocą i nie wie, co się dzieje, ale on się zdecydował, żeby upaść pod mocą. On w ogóle chciał. On się otworzył. I to jest w ogóle jego akt otwarcia wobec Boga. Żeby powiedział do Boga: zrób ze mną, co zechcesz. Jak ty powiedziałeś: zrób ze mną, co zechcesz, no to robisz, robi, co zechcesz. Następna rzecz, działanie Boga przynosi jedynie życie, nigdy nie przynosi śmierci. Ja mogę być zmęczony fizycznie, tak? Ale usługa Ducha Świętego może jedynie mnie podnosić. Nigdy mnie nie zniewoli, nigdy nie będę załamany, nigdy nie będę mówił: jestem wykończony. Tak? Wiele czynników na to wskazuje, że to są działania diabelskie. Dlatego jest różnorodność darów Ducha Świętego, ale Słowo Boże mówi: byle w Duchu Świętym.
Następny werset 5 mówi, że jest różnorodność usług. Różnorodność. Czyli tak naprawdę w związku z tymi darami Ducha Świętego jest też bardzo wiele różnych usług. Czyli nie ma czegoś takiego, że tylko jedna forma usługi za pomocą jakiegoś daru. Nie. Te dary można wykorzystać w masie różnych usług, byle na chwałę Jezusa znowu, prawda? Byle na chwałę Jezusa. W ogóle bardzo fajnie usługi się rozpoznają, czy usługi przynoszą chwałę Jezusowi. Już Kenneth Hagin o tym mówił, jest świetna pozycja, 7 kroków do osądzania proroctw. Każdego zachęcam, żeby sobie taką książkę miał i żeby ją sobie czytał, prawda? Bo one bardzo łatwo pokazują w ogóle różnego rodzaju falsyfikaty, które są, nie? Werset 6 mówi różnorodność sposobów działania. Czyli znowu tutaj jest masa tych sposobów działania. Czyli tutaj mamy różnorodność darów, różnorodność usług i różnorodność sposobów działania, czyli formuł zastosowania tych darów Ducha Świętego. Czyli dary Ducha Świętego to działają w przeróżny sposób. Na jednym ze spotkań uzdrowieńczych o chorych modliła się dziewczynka głuchoniema. Po prostu. Na migi. I demony wychodziły, kiedy ona się modliła na migi. A ludzie odzyskiwali zdrowie. Ktoś powie, co to jest? Mówię, Bóg. A czemu ona nie jest uzdrowiona? To się jej zapytaj. Czemu ty mnie pytać? Ja wiem jedno. Nastolatka miga nad gościem, a z gościa demony wychodzą. Bo ona miga w Duchu Świętym. Rozumiesz? I to nie do mnie pytanie. Dlaczego ona miga w Duchu Świętym, ona nie mówi, uzdrawia chorych i wypędza demony. To nie moje, nie do mnie pytanie. Po prostu. Rozumiesz? Bo to są rzeczy, które te wersety wyjaśniają. To jest różnorakość tych rzeczy. Znany był w latach 80. kaznodzieja uzdrawiający ludzi z chorób kręgosłupa. Myślę, że wam mówiłem, czy nie mówiłem. Kazał się kłaść ludziom na ziemię i po nich biegał. Pół biedy, jak jeszcze to byli jacyś młodzi ludzie. A on staruszków wykładał. Kto potrzebuje uzdrowienia? Wychodzili babcie, dziadki na ziemię, jak śledzie ich układał. I biegał ich w imieniu Jezusa po nich. Człowieku, tylko było słychać. Wstawali uzdrowiony kręgosłup, uzdrowiony. Tak. Ze służby Kennetha Hagina był taki ewangelista, w Remie wychowany, starszy człowiek. We dwoje z córką jeździli na usługi. Ona grała na skrzypcach, a on tańczył. Nigdy słowa nie mówił na ewangelizacjach. Ludzie płakali, byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie i oddawali życie Jezusowi. Po tańcu 40 minut zawijali się i jechali do innego miasta. Chyba co to było? Mówi, Duch Święty. Rozumiecie? No i co? Ja mam nic do powiedzenia. Liczy się efekt końcowy. Ludzie oddali życie Jezusowi. Czy to jest zgodne z moimi w ogóle doświadczeniami religijnymi? Absolutnie nie, ja mam takich doświadczeń religijnych. Ja nie mam. Ale ja w ogóle w to wchodzę. Mnie interesuje to. Rozumiesz, o co chodzi? Mnie takie rzeczy interesują. Dlaczego? Bo ja rozumiem, co to jest różnorodność sposobów działania. Różnorodność sposobów działania. Różnorodność. Rozmawialiśmy o służbie Tibi Joshua. Ja byłem w szoku, kiedy facet kazał wyjść przed kilkutysięczne w ogóle widownie. Tak? Tibi Joshua kazał wyjść w ogóle gościowi, który przyszedł i powiedział, że ma raka moszny. Kazał mu ściągnąć spodnie tam. Pokazać, że ma raka. Ten ściągnął, pokazał, że ma raka. A telewizja Emanuel to filmuje i daje na cały świat. On mówi do niego, przyjdzie za tydzień. Położył na niego ręce, pomodlił się, podciągaj spodnie. Przyszedł za tydzień, mówi za tydzień, proszę ciebie druga zawka, ściągaj spodnie, pokaż, że nie masz raka. Rozumiecie?
Jak to umieściłem w internecie, miałem wtedy jechać na usługę do jednego miasta, do zboru wolnych chrześcijan. Już mi napisali, żebym nie przyjeżdżał. Więc zamieściłem drugi filmik, typy Joszunek odebrał poród w czasie nabożeństwa. Bo przyszła kobieta i nie mogła urodzić. Kazał jej się położyć, położył jej ręce na brzuchu, mówi, wyjdź, urodziła dziecko. Przyszły pielęgniarki, odcięły, proszę ciebie, poszły za bramę. Ja nie wiem, czy w portu by się te rzeczy miały, nie mogły dziać. Rozumiecie? Pewna ewangelistka w Meksyku modliła się i mówi, Panie Boże, wiem, że mamy tu z naszym zespołem głosić. Od czego mamy zacząć? Mamy 150 dolarów. A Bóg do niej mówi tak, ty zrobisz plakaty i napiszesz tak, zapraszamy na konferencję ze wskrzeszaniem zmartwych. Prosimy o przynoszenie zwłok. I rozwiesisz to na słupach. A następnie wynajmiesz na 2 godziny salę. I zaczęło się przebudzenie w tym regionie Meksyku. Różne są sposoby działania. Rozumiecie? Liczy się owoc. Liczy się owoc. Czy jest to na chwałę Boga? Tak. Niekoniecznie na chwałę człowieka. Dalej Ducha Świętego. 6 i 7 werset pokazuje, że każdy może być przekaźnikiem darów Ducha Świętego. Każdy. A więc nie ma osób predysponowanych do tego. Po drugie, te wersety pokazują, że dary Ducha Świętego mogą wszystkie działać przez jednego człowieka. Każdy może być nośnikiem wszystkich darów. A więc nie ma czegoś takiego, że ktoś jedynie będzie nośnikiem jednego daru, dwóch czy trzech. Może tak być. A może być wszystkich. I bardzo ważna informacja. Dary Ducha Świętego działają w Duchu. A zatem wtedy, kiedy Duch Święty chce. Istnieje tylko jeden precedens, i o tym będziemy za chwilę mówić. Jest to modlitwa innymi językami ku uwielbieniu Boga. Czyli modlitwa bez wykładu. Jest to jedyny charyzmat, który jest dany wierzącym ludziom, działający zgodnie z wolą człowieka, a nie z wolą Boga. Wszystkie inne dary działają w Duchu, czyli wtedy, kiedy Duch chce. A więc jeżeli przez ciebie się przejawiały dary Ducha Świętego dziś i jutro, pod tytułem na przykład dary uzdrawiania, to nie znaczy, że będą się przejawiać pojutrze. Bo nie jesteś właścicielem daru Ducha Świętego. Jeśli wykładałeś języki dziś i jutro, to nie znaczy, że będziesz miał wykład pojutrze. Możesz mieć, ale nie musisz. I wiecie, do czego to też nas doprowadza? Do miejsca w ogóle pokory. Bo jak ktoś mnie pyta, czy ty, Artur, posługujesz w darach Ducha Świętego? Ja mówię, no, czasem posługuję, co? Jak to czasem? Ja mówię, no, tak jak Duch chce. No, ale w jakich darach posługujesz? Ja mówię, ale różnie posługuję, w różnych darach. Różnie, w różnych sytuacjach, w różnym czasie. No to w jakich darach chodzisz? W portkach chodzę. W portkach, bo jestem facet. Co ty gadasz? No bo ja tak może z ludźmi rozmawiam, bo to jest głupota. Bo gdyby przeczytał, wziął to, jak W jest napisane. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym. W każdym, tak? Rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Nie jak ja chcę. Tylko jak on chce. Jak on chce. Przynajmniej uzdrawiam chorych, w ogóle nie przez działanie daru Ducha Świętego. Bo do tego, żeby uzdrawiać chorych, to jest wiara potrzebna.
A wiara to jest moje jurysdykcji, 24 godziny na dobę. Ja nie potrzebuję działania Ducha Świętego, żeby wierzyć w dzieło krzyża, kłaść ręce na ludzi i ich uzdrawiać. A czasem przejawia się tak? Niezależnie. Położyłem kiedyś na kobitkę ręce, była biednym, przyszła do jest, w kościele to były w ogóle dwa nabożeństwa. Taka mniejsza sala, mieli więcej ludzi, była przerwa na przeparkowanie samochodu. I w czasie tej przerwy na przeparkowanie samochodu przychodzi do mnie pastor z taką babeczką i mówi do mnie tak: pani tutaj ma raka i ona chciała mi pożyczyć 80 zł na jakąś receptę, ale ja sobie pomyślałem, że możemy się o nią pomodlić ku uzdrowieniu. Taki religijny pastor to był. Ja mówię, usiądź sobie, usiadła. Ja mówię tak: wierzysz w Boga? A ona mówi: nie. Bardzo szczera osoba to była. Ja mówię: dobrze, otworzyłem Biblię i czytam. Z Izajasza. Przeczytałem z Izajasza ten fragment o Jezusie Zbawicielu. Mówię: wierzysz w to? Ona mnie patrzy: tak. Posłuchaj. Ja mówię tak: to teraz położę na ciebie ręce i ci zniknie rak. Chcesz? A ona mówi: chcę. A ten pastor się patrzy tak na mnie. Ja położyłem ją ręce i nakazałem uzdrowienia. Ja ją tak podbiła na tej ławce. Na tym, no i tak podskoczyła do góry. Mówi: i wstała. I mówi: co mi zrobiłeś? Ja mówię: nic. Rozumiesz? A ona mówi: jak mi dobrze. Mówi: nie bolą mi nogi. A ona miała raka kości. Natychmiast zniknął jej rak. Z całego ciała. Ona mówi: ja tu będę zawsze przychodzić. Żeby do pastora, widzisz? Mówię: zobacz, masz zborowniczkę nową. A taka po 60 babeczka, no nie? Ja ona mówi, w ogóle, ojejku, mówi, ale co to jest? Ja mówię: w ogóle, ja ci nie wyjaśnię, co to jest. Usiądź na luzie, wyluzuj tam, gdzie ktoś do domu potem odwiedzie tutaj. Ona mówi: ja nie potrzebuję żadnych świąt, to jak ja chodzę. Zamapuj. Nie? Zadziałał dar. Manifest daru natychmiastowy. Rozumiesz? Czy ja się spodziewałem, że ten dar zadziała? Nie! Bo to Duch daje, jak chce. Tak? Czyli mam takie pytanie. Czyli kwestia natychmiastowego uzdrowienia to jest kwestia daru. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie. Okay. Natychmiastowego przyjęcia przez wiele też. Dobra. Czyli to w ogóle zależy. Zależy! Tego nie jesteś w stanie do końca nie jest w stanie rozkminić tego nigdy. Bo ja to rozkminiałem ostatnio. Co? Ty to do końca nie wiesz. W ogóle zgrzyt powstał. Tak, do końca nie jesteśmy w stanie tego rozkminić. Czy to był dar, czy to nie był. U niej w 99% był to dar Ducha Świętego, ponieważ w niej nie było ani grama rozbudowanej wiary. Po prostu, nie? Nic w niej nie było. Ona uwierzyła w tą prostą informację o Jezusie Mesjaszu. A może to wystarczyło? Nie wiem. A może to nie był dar? Jakkolwiek, to jest dla mnie nieistotne. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że to Duch daje jak chce. I nie ma takiego czegoś, że ktoś ma licencję na dary Ducha Świętego. I nigdy tego nie słuchajcie, bo to was ktoś wkręci. Przez kogoś się mogą częściej przejawiać w jego służbie, nie? Ale o tym za chwilę. Dary Ducha Świętego dzielą się na trzy podstawowe elementy. Przede wszystkim pierwszy to są dary wypowiedzi. I dary wypowiedzi to są inne języki. Dwa, interpretacja języków. Ja specjalnie nie mówię tłumaczenie, bo to nie jest tłumaczenie języków. Będę za chwilę o tym mówił, tylko interpretacja języków. I trzecia rzecz, prorokowanie. Drugi dział darów Ducha Świętego są dary objawienia. I mamy tutaj mowę mądrości, mowę wiedzy, czy też słowo mądrości, słowo wiedzy, jak to woli. I dar rozróżniania duchów. I mamy trzecią część, to są dary mocy. Dary uzdrawiania. Teraz zwracam na to uwagę, jest to jedyne miejsce, gdzie jest liczba mnoga. Nie jest to dar uzdrawiania, tylko dary uzdrawiania. Wszędzie jest dar. Dar taki to są dary uzdrawiania, ponieważ darów uzdrawiania jest wiele.
Będę o tym też za chwilę mówił. Dalej, dar czynienia cudów i dar wiary. Tak się dzielą dary Ducha Świętego. Dlaczego się dzielą, będę dzisiaj też o tym mówił później. Dlaczego łatwo nam, ponieważ będzie to dla nas dużym ułatwieniem, kiedy będziemy rozpoznawać swoje powołanie. Ponieważ w związku z różnymi powołaniami częściej będą się przejawiać takie, a nie inne dary Ducha Świętego u człowieka. Szczególnie jeżeli chodzi o urzędy Boże. I teraz tak, dary wypowiedzi, inne języki. Inne języki dzielą się na dwie części. Po pierwsze jest to język modlitewny, po drugie język poselski. I są to dwie różne sprawy. Język modlitewny jest językiem danym Ci na stałe, możesz go używać kiedy zechcesz. Jest to zależne od Twojej woli. I jest też język poselstw. Języki poselstw są już niezależne od Ciebie. Czyli to, kiedy będziesz miał poselstwo w innych językach, nie zależy od Ciebie, zależy to od Ducha Świętego. Aczkolwiek uważam osobiście, że ludzie w Kościele po prostu boją się uwalniać poselstw na językach. Bo nie wierzą, że mają poselstwo. Ja zachęcam ludzi, żeby wierzyli, że mają poselstwo na językach. Ale... przede wszystkim wracamy do tematu słuchania Ducha Świętego. Wewnętrzne przekonanie, że masz poselstwo. I nie wolno się tego bać. Jak w każdej innej rzeczy odbierasz wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie. Musisz ryzykować. Po prostu. Jak wyglądają formy innych języków? Po pierwsze, mogą to być języki aktualne, czyli można mówić w językach, które są dzisiaj na ziemi używane. Dalej są to języki dawnych narodów. Czyli narodów, które były, ale już ich nie ma. Midianitów, Amonitów, Filistyńczyków i innych, Majów, Azteków. Co ciekawe, są to języki narodów przyszłych. Czy narodów, których jeszcze nie ma. Które jeszcze się nie pojawiły na ziemi. Możesz mówić w takich językach. No i możesz mówić w językach anielskich. I to jest temat rzeka. Nie? Bo ile tego jest, to ja nie wiem. Napisane miriady, miriad. Ja nie wiem, co to jest miriada. Różni ludzie się domyślają, co to są miriady. Możliwe. To stwierdzenie określa, że jest tego mnóstwo. Niepoliczalna rzecz. Niepoliczalna. Aniołów jest niepoliczalna ilość. Pierwsze języki modlitewne służą do osobistego uwielbienia Boga i do duchowych modlitw. One do tego służą. A kiedy będziesz się w nich modlił, będziesz budowany, będziesz rozwijał swoją komunikację z Bogiem, będziesz nabierał większej dynamiki duchowej. Inne języki są jak siłownia. One cię ładują. A ludzie, którzy rozwiną w potężny sposób modlitwę innymi językami, może to być ich ogromna broń. W wielu przypadkach, to tak zupełnie na marginesie, w sytuacjach trudnych życiowo, kiedy macie do rozwiązania jakieś problemy, możecie zacząć korzystać z siły innych języków. Zamiast rozwiązywać problem, po prostu iść się modlić innymi językami. Godzinę, dwie, trzy. I patrzeć, co się będzie działo. Zamiast myśleć o problemie. Praktykowałem, wiem, jak to działa. Dalej praktykuję. Język poselstw. Są to poselstwa od Boga. Co ciekawe teraz powiem. Są to
modlitwy do Boga, które również występują jako poselstwo. To jest dziwne. Ten element akurat jest bardzo dziwny. Ale jest to coś takiego, co jest inne niż indywidualna modlitwa. Gdzieś z wnętrza ciebie zaczyna biec jakby apel do Niego. Potężny apel. Czasem się to zdarza. No i są to też proroctwa. Szeroko pojęte proroctwa. Prorokowania również. Interpretacja języków. Drugi dar wypowiedzi. Dlaczego nie jest to dokładny wykład? Bo niektórzy mówią, to jest wykład języków. Nie, to jest interpretacja. Często może się spotkać z tym, że ktoś mówił długo w innych językach, a wykład był bardzo krótki i odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest interpretacja. Nie można wyłożyć języka angielskiego. Jak wyłożyć język, który nie zawiera w sobie zwrotów ziemskich? Rozumiecie? To jest bardzo trudna rzecz. Bo to nie ma zwrotów ziemskich. Tak? Paweł powiedział, słyszałem niewypowiedziane słowo. A więc jest to interpretacja. Tak samo jak dobry tłumacz wielokrotnie nie tłumaczy słowo w słowo, tylko interpretuje wypowiedź prelegenta. I to jest mądre. Wykładać możesz ty lub ktoś. Możesz wykładać własne poselstwo na językach, możesz wykładać czyjeś poselstwo na językach. Wykład, jak każda inna rzecz, musi być organizowany przez wiarę. Jak wykładasz języki? Przez wiarę. Czyli masz przekonanie do wykładu. Tak jak mówisz w innych językach, tak wykładasz przez wiarę. Ty musisz uwierzyć, że twój wykład jest prawidłowy. Nie masz na to żadnego innego dowodu. Rozumiesz? I powiem więcej i nikt cię nie sprawdzi. Bo ktoś przyjdzie do ciebie i powie, to nie jest od Boga. A ty wiesz, bo? Bo jeżeli to jest zgodne z prawdą, niesie życie, to nie ma, że to nie jest od Boga. Albo, że jest od Boga. Ty nie masz, rozumiesz, o tym się nie dyskutuje. Ale musisz ryzykować na przykład. Często do mnie przychodzą ludzie, wiesz co, ja w międzyczasie na nabożeństwie miałeś poselstwo na językach. Ja mówię, dlaczego mi przyszedłeś i nie powiedziałeś tego, co ja mówiłem? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Skoro ty odbierałeś w swoim duchu to, co ja mówiłem, dlaczego ty nie wziąłeś mikrofonu i nie powiedziałeś tego do ludzi? Mówię, dlaczego? Mówię, wiesz dlaczego? Dla niedowiarstwa twojego. I ogarnij kuwetę. Bo nie budujesz kościoła. Trzeba wziąć ten mikrofon i iść i powiedzieć to, co się ma w duchu. I wziąć odpowiedzialność za to. Odpowiedzialność. I dać się osądzić. Bo inaczej nie będziemy ubogacani tym, co niebo dla nas ma. Prorokowanie. Trzeci dar wypowiedzi. Prorokowanie to mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga, ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. To nie jest uwalnianie, ja o tym uczę na warsztatach proroczych. Prorokowanie to jest charyzma. To nie jest przepowiadanie przyszłości, to nie są poselstwa prorocze. Prorokowanie to nie proroctwo. W ogóle inne rzeczy, to się tak nazywa. Prorokowanie to mówienie zgodnie z pierwszym listem do Koryntian 14:3 ku zbudowaniu, napomnieniu lub pocieszeniu w miejsce Boga. Czyli wychodzi człowiek, aby prorokować, i on mówi coś, jakby powtarza po Bogu w pewnym sensie,
I ta jego, te jego powtórzenie po Bogu, ta wypowiedź albo ma na celu zbudowanie, albo ma na celu napomnienie, albo ma na celu pocieszenie. To jest prorokowanie, to jest taki charyzmat. Ja uczyłem teraz ludzi, że w ogóle poselstwo prorocze to jest w ogóle coś innego niż prorokowanie. Wielu ludzi na przykład mówi, że oni mają poselstwa prorocze, oni po prostu prorokują. Wielu ludzi w Kościele prorokuje. To w ogóle niekoniecznie czynisz człowieka w ogóle proroka, a nawet osobę proroczą. Bo to, że ktoś prorokuje, to nawet nie czyni z niego osobę proroczą. Działa jak ludzie chce. Tak, bo to każdy może w ogóle prorokować. Bo to każdy może, każdy człowiek może prorokować. Rozumiecie? Każdy człowiek w danej chwili odbiera impuls od Boga i mówi coś indywidualnie lub społecznie, co będzie pocieszające na przykład. Albo korygujące. Prawda? Ale na przykład wypowiedź prorocza to będzie coś innego. Czy to będzie coś, co nadawać będzie jakiś kierunek. Tego się trzeba uczyć. I oczywiście prorokowanie podlega osądowi. To jest bardzo ważne. Każdy ma prawo Cię osądzić. Pod kątem wiary, prawdy. Dalsza rzecz, druga rzecz to dary objawienia. Mowa mądrości, czy tak mówiłem, słowo mądrości. To pierwsze słowo mowa to logos. Słowo logos dokładnie znaczy sprawozdanie, sens, wyjaśnienie. Mądrość to sofia. Greckie słowo sofia, określające zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość, nawet zdrowy rozsądek. Połączenie logos i sofia daje nam informację o tym, co się wydarzy w przyszłości. Słowo mądrości to informacja o tym, co się wydarzy w przyszłości. Czyli popularnie zwane proroctwo. Wielu ludzi mówi na to proroctwo. A jest to charyzmat słowa mądrości. Wielu ludzi na przykład uważa, że jeżeli ktoś mówi o tym, co się zdarzy w przyszłości, to jest prorok. Nie. To nie trzeba być prorokiem, żeby mówić w ogóle, zresztą będę dzisiaj mówił na temat służb, darów służb, żeby uwalniać słowo mądrości. Bycie prorokiem to jest urząd. Ma inne funkcje w ogóle. A każdy może mówić, co się zdarzy w przyszłości. I wielu w ogóle ludzi w Kościele wie, co się zdarzy w przyszłości, tylko też się boją mówić. Mówią, boją się w ogóle. A wy dlaczego się boisz? No dlaczego ty się boisz? Dlaczego ty nie przyjdziesz, nie powiesz w ogóle komuś, co się w przyszłości zdarzy? To też nie jest ostateczna, bo my oczywiście wiemy, że my żyjemy w Nowym Przymierzu i to, że ty dostajesz słowo mądrości, czyli wgląd w przyszłość, to nie oznacza, że to jest ostateczna opcja. Bo ja mogę przyjść do człowieka i powiedzieć do niego tak, posłuchaj. Uważam, że jeżeli na przykład nie zrobisz tego czy tego, no nie, to jutro cię samochód zabije. I ktoś powie, co ty mi powiedziałeś? Ja mówię, słowo mądrości mam takie. Ty mówisz do mnie, ty mnie przeklinasz. Ja cię nie przeklinam. Ja tobie powiedziałem coś. Rozumiem? Powiedziałem ci coś. Albo na przykład człowiek może widzieć jakąś wersję przyszłości. Na przykład na jednej z modlitw stawienniczych dostaliśmy informację, że się samolot rozbije. I my się modliliśmy na tej modlitwie wstawienniczej. Żeby nikt nie zginął w tym samolocie. Dwa dni później nad Ameryką Południową runął samolot. Były 82 osoby na pokładzie, wszystkie przeżyły. Ja nie mówię, że to była tylko nasza modlitwa. Uważam, że taką informację dostało wiele kościołów na świecie. Wiele grup. Uważam, że
odebraliśmy słowo mądrości i dołączyliśmy się do tego i nie zginęli ludzie. Rozumiecie? Osobiście kiedyś siedząc w więzieniu, obudziłem się rano i dostałem informację, że jeden z naszych polityków ówczesnych, tak, będzie miał wypadek w helikopterze. Modliłem się od rana. Rozumiecie? Nic mu się nie stało. Myślę, że o tym wie. Mówiłem to nieraz. Nie wyrzucił mnie ze znajomych przez cały czas. Cały czas jest wierny. Wiem, że mnie oglądasz. Dalej mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy. To informacja, nadprzyrodzona informacja o tym, co dzisiaj jest, ale czego nie widać. Dowiadujesz się od Boga, że coś istnieje. Że ktoś ma raka, a ktoś nie wie, że ma. Że ktoś na przykład ma problem z tym. Albo że na przykład ktoś ma to czy tamto. I mówisz to. Wielokrotnie, kiedy to mówisz, wiara człowieka rośnie. Mówi, skąd wiesz? A ty mówisz, od Boga. On mówi, nie wiedziałem, że Bóg się tym interesuje. Tak, interesuje się. I trzecia rzecz starów objawienia to rozróżnianie duchów. To nie jest tylko rozpoznawanie demonów, ale rozróżnianie tego, co jest na przykład z Ducha Świętego albo z ducha demonicznego. Co jest na przykład z ducha, a co z duszy. To dar rozróżnienia duchów. Często ktoś coś mówi, ja mówię, ale to jest duszewne. Skąd to wiesz? Mówię, no tak uważam. Taki dar na przykład. Chcę też, żebyście zrozumieli coś na temat darów objawienia. Dar objawienia, zarówno mowa mądrości, mowa wiedzy, czy też rozeznawania duchów, mogą mieć różne formy przekazu. Mogą to być na przykład rzeczy na poziomie intelektu. Na przykład w moim umyśle pojawia się myśl pod tytułem, że gość ma na przykład marskość wątroby. Ale to nie musi być w umyśle. To może być w ciele. Na przykład ustanę koło kogoś i mnie zakuje wątroba. A ja mam zdrową wątrobę. Zakuła mi wątroba. Co teraz robię? Mówię, o, po prostu zakuła mi wątroba. Czy mówię do niego, wiesz co? Czy ty nie masz problemu z wątrobą? Przychodzę koło kogoś na ulicy, zabolało mi ucho. Dlaczego mnie zabolało? To może być słowo wiedzy. Możesz widzieć napisy. Rozumiesz? Możesz mieć wizualizację jakąś. Na przykład będziesz z kimś rozmawiał i nagle przez twoją głowę przeleci obraz młotka. Obraz młotka przeleciał. To w ogóle, a ty rozmawiasz z kimś w ogóle, jak chcę, żebyście zobaczyli, bo może macie takie rzeczy. Albo blacha, albo parapet. Cokolwiek, w ogóle taka rzecz zupełnie, ty gadam z kimś w ogóle, rozmawiam z kimś normalnie i raptem pomyślałem o młotku. Dlaczego pomyślałeś o młotku? Nie wiem, takie mam coś w głowie. A może to słowo wiedzy? Zapytaj go, powiedz, słuchaj, czy ty nigdy nie miałeś na przykład jakiegoś problemu, że jakieś narzędzie na ciebie spadło, nie uderzyłeś się o coś, w ogóle nie miałeś jakiegoś wypadku? Ty, no miałem taki wypadek, wiesz, kiedyś, kurczę, dziadek mnie uderzył młotkiem na nogę. Boli cię ta noga cały czas? No tak, teraz każda zmiana pogody boli mnie ta noga. Chodź, pomogę się. Słowo wiedzy. Rozumiesz? Tego się nie bagatelizuje. Tak się chodzi w darach. Dar to nie jest tylko na poziomie intelektu, bo wiem. Ja mówię, ludzie, za bardzo jesteśmy umysłowi wszyscy. To nie tak. Heidena, jak działa lewa ręka,
to wiedział, że chodzi o uzdrowienie. Jak prawa, to wiedział, że to demon. Był człowiek, który... Wierzący człowiek, normalnie sobie żył. Normalnie sobie rozmawiał z ludźmi. Ale czasem w rozmowie z kimś dzwoniło mu w uchu. Tak nie miał. I on mówił do niego wtedy tak. Poczekaj, mam dla ciebie słowo od Boga. I uwalniał to, co pojawiało się w nim w danej chwili. On, ten człowiek, jak pisał to świadectwo, mówi, dopiero po latach zobaczyłem, że u któregoś z proroków, chyba u Izajasza, jest napisane, jak powiem do ciebie, to aż ci w uchu zabrzęczy. Mówi, kurczę. Taki sygnalizator miałem od Boga, że mam coś do kogoś. Rozumiesz? Chcę, żebyś rozumiał te rzeczy, bo to są dary objawienia. Ich nie wolno załączyć do jakiejś jednej rzeczy. To są wizje, obrazy, przekonania intelektualne, odczucia w ciele, odczucia w psychice. Rozumiesz, o co chodzi? To trzeba umieć, inaczej, trzeba chcieć powiedzieć, Duchu Święty, naucz mnie rozpoznawać Twoje dary objawienia. Ja u nas grupę w Starniczu tego uczę i oni piszą, wiesz, tam pisze mi ktoś, ciężko mi oddychać. Ja mówię, ale co, jak się czujesz w ogóle, jak przeźmiona? Nie, raptem zaczęłam ciężko oddychać. Ja mówię, dobra, poczekaj, mówię, parę minut, zaraz sformujemy modlitwę. Tak? To nie jest normalne. Ja zresztą jak ludzie są prorokami, jak ja uczę proroków, no ja mówię, dobra, prorok to jest w ogóle najciekawsza konstrukcja z tego wszystkiego. Najciekawsza. Dlaczego? Dlatego, że u proroka nic nie ma przypadkowego. Prorok to się musi nauczyć czytać jak książkę. A druga rzecz, potem musi się nauczyć uwalniać. To jest dalej temat rzeka. Dary mocy. Dar wiary. Bardzo mało rozumiany dar. Zresztą niestosowany odpowiednio. Dar wiary polega na tym, że w danej chwili, w pewnym momencie, zupełnie niekontrolowanym przez ciebie, pojawia się w tobie bardzo silny potencjał wiary o coś. Jest to tak silne, możesz często nie myśleć o jakiejś rzeczy, albo możesz myśleć, to nawet nie jest ważne. Ale to jest punkt przejścia. Kiedy się na przykład uwolnił dar wiary? W Piśmie Świętym pokażę wam, kiedy się na przykład zamanifestował dar wiary. W Starym Przymierzu wam pokażę, bo będzie łatwiej. Na przykład dar wiary zostaje uwolniony w momencie, kiedy jest podniesiony krzyk wokół murów Jerycha. Na przykład. To jest impuls. Na przykład dar wiary jest uwolniony wtedy, kiedy Eliasz, siedząc na górze Karmel, wychyla się z góry i stoi 50 żołnierzy, w ogóle króla Achaba. Rozumiesz? A on mówi tak. Jeśli jestem Twoim sługą, Jahwe, niech zginą. Tyk. Wszyscy. Przy trzeciej pięćdziesiątce, jak pamiętam, przywódca podjechał pierwszy i mówi, mężu Boże, w ogóle. Mężu Boże. Bo tylko przywódca zawsze ocalał. Z tego pomyślałem, że wierzący był najwidoczniej. Często dar wiary jest darem towarzyszącym jakiejś służbie. Może się na przykład okazać, że kiedy powstaje służba u człowieka, to ona się łączy z jakąś inną, z jakimś człowiekiem. Na przykład w życiu Pawła człowiekiem obdarowanym darem, u którego się przejawiał bardzo często dar wiary, był Barnaba, zwany synem pocieszenia. W zasadzie działanie Barnaby, wiecie to jakie było? Stymulacja Pawła. Barnaba stymulował Pawła. To był taki człowiek. On cały czas był przy Pawle i on go stymulował. Często przy kontakcie z drugim człowiekiem, na przykład chodzisz, wierzysz o coś.
i w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem, a raptem zaczyna rozpierać cię pewność, że to, o co wierzysz, tak, to musi się zrealizować. Wiesz dlaczego? Przez niego działa dar wiary do twojego życia teraz. Sam kontakt z tym człowiekiem. On cię zastymulował. To jest ciekawa rzecz, ten dar wiary. A najczęściej przejawia się w ten sposób, że chodzisz sobie normalnie w wierze o coś. Na przykład, nie wiem, jakąś, nie wiem, robisz jakąś inwestycję sobie. Chodzisz sobie, chodzisz. I raptem zaczynasz wiedzieć, tak, to teraz! I musisz uderzyć. Pewnie uderzysz, rozumiesz, to nie przebijesz. Wielu ludzi przegapiło dar wiary. A on działa jak dynamit. To jest jak dynamit. Pamiętam kiedyś, na początku naszej służby, lata temu, zbierałem na sprzęt. Pierwszy sprzęt nasz ewangelizacyjny. Już tam sobie trochę uzbierałem na ten sprzęt. Któregoś dnia wstałem i pracowałem w takiej firmie i takie wewnętrzne przekonanie. Pójdziesz do pracy, pierwszą rzecz co zrobisz, pójdziesz do szefa i powiesz do niego tak. Słuchaj, daj mi pieniądze. I to dokładnie tyle ten sprzęt kosztował. Daj mi pieniądze. Chcę kupić sprzęt ewangelizacyjny. Ja ci to w ogóle oddam. Krótko tam pracuję. Nawet to było chyba, nie wiem, pierwszy miesiąc czy drugi, już nie pamiętam. Poszedłem do pracy, wszedłem do niego na górę. Powiedziałem, mówię, słuchaj, mówię, daj mi pieniądze. On mówi, to jest żaden problem dla mnie. I dał mi od razu na cały ten sprzęt. Chyba nawet do końca nie chciał potem, żebym mu oddał wszystkiego. Dary uzdrawiania. Kolejny z darów chłopcy. Dary uzdrawiania, które, jak powiedziałem, są wieloma darami. Czasami jest tak, że dary uzdrawiania, jakaś część z nich, jakaś forma uzdrawiania towarzyszy jakiemuś człowiekowi. Na przykład Derek Prince bardzo często modlił się o chorych na kręgosłupy, prostowały im się kręgosłupy i nogi wydłużały. U innego będzie to wyprowadzanie ludzi ze ślepoty, innego z głuchoty. Często będzie, może być tak, że człowiek modli się o ludzi i każdy głuchy odzyska słuch, ale żaden ślepy nie odzyska wzroku. I człowiek się dziwi, dlaczego? Bo inny jest od tego. Morris Cerullo to był człowiek, dalej jest, który masowo uzdrawiał ludzi ze ślepoty. Kiedy przyjechał do Polski, to był chyba 89 rok, i robił spotkanie. Mój znajomy mi to opowiada. Taki był wkurzony na niego, bo on był wtedy do ochrony oddelegowany tego Morrisa Cerullo, tam do takiego komitetu powitalnego. A Morris Cerullo wysiadł z samolotu na Okęciu, wyszedł z tymi swoimi ochroniarzami. I on podszedł do niego, chciał się z nim przywitać. Morris podniósł ręce. Ochroniarz do niego powiedział, brat Morris się nie wita z nikim przed usługą. A ten się zapytał, ale czemu? On mówi, bo nie chce, żeby na nim duchowy pył osiadł. Chce mieć czysty przekaz. W ogóle, wiesz, ten spojrzał. Od razu wyrobił sobie w ogóle, mówi, wariat. No, kto to w ogóle jest? Jakiś taki mały człowiek, rozumiesz, o co chodzi. Od razu go w polskiej nucie sklasyfikował. Nie? Wielki, usługujący amerykański. Morris przyszedł i przyjechały wtedy dwa autobusy niewidomych dzieci. I przepraszam, głuchych dzieci. Tak, on z głuchoty nie zeszli po tym, z głuchoty. Głuchych dzieci. Dwa autobusy. Usiadł z tyłu z opiekunami, nie? No to ile jest? 60 osób. A raz krzyknął Alleluja. Wszystkie odzyskały wzrok. Słuch. Wszystkie. Był jeden wielki szum. Jeden wielki szum. One pierwszy raz słyszały dźwięki. Ja słuchaj, mi opowiadał, mówię, jak ręczałem i pokutowałem. On tak działał. Jedno słowo. Tak działał dar wszystko. Przez innego inaczej. Rozumiecie?
Nie można sobie religii zrobić z tego. Nie, nie wolno. Bo to nie nasze. Rozumiecie? Nie nasze. To w ogóle nie nasze. To jego. To jego zasoby. Dlatego ja mam do tego dystans. Ja się wyluzowałem, wiecie. I też bardzo chodzi, żebyście w ogóle wyluzowali w tym, bo to nie wasze. Ale trzeba w to wierzyć. Rozumiecie? I być na to otwartym. Bo w każdej chwili może zadziałać. I dar czynienia cudów. Te słowa cudów oznaczają potęgę, siłę, moc. Dar czynienia cudów. To słowo czynić oznacza tworzyć, wykonywać. Dar czynienia cudów różni się od darów uzdrowienia tym, że on tworzy coś, czego nie ma. Kiedyś w jednym kościele przyszła kobieta, żeby się o nią modlić. Zagadą modliliśmy się o nią. Nie miała odrodzenia ucha środkowego. Po prostu. Nie wyniosło jej. Położyliśmy na nią ręce, upadła pod mocą i jej wyrosło. Po prostu. Ucho środkowe wyrosło. Na własne oczy widziałem, jak w jednym mieście, w kościele dziewięciokrotnym w Polsce, położyliśmy zagadał ręce na kobietę. I miała wycięty kawałek jelita. Miała skrócone jelito. I jak jej to jelito rosło. Wiła się w ogóle na ziemi. Patrzyliśmy na to, co się dzieje. Rozumiecie? Po prostu. Rosło mi w środku. Mój znajomy był na grupie domowej. Przyjechała, że wam powiadam, przyjechała siostra z innego miasta do nich na grupę. Siedziało ich kilka osób. I ona do niego mówi tak. Odwieź mnie szybko do pociągu, bo nie zdążę. I brakowało, to było parę minut, żeby ona ten pociąg odbił. On zbiegł na dół. Okazało się, że on nie wziął kluczyków do samochodu, tylko normalny kluczyk do drzwi. Popatrzył na to, włożył go do swojego samochodu, przekręcił i otworzył samochód. Rozumiecie? Włożył do stacyjki, odpalił i pojechał do na dworzec. W ogóle on mówi do mnie tak, nic nie mówimy. Dlatego nie mówię, takiego przypadku nie miałem w życiu. Odwiodłem na dworzec, wysiadła, wróciłem, wyjąłem kluczyk i nie mogłem włożyć drugi raz. Rozumiecie? Dar czynienia cudów. Ktoś powie, o co chodzi? To jest tworzenie się. Tam się coś stworzyło. Przez dar czynienia cudów Piotr chodził po wodzie. Bo w ogóle ludzie mówią Jezusowi taka moc towarzyszyła. Jezus uwalniał dary Ducha Świętego. Jezusowi nic innego nie towarzyszyło. Pod stopami Piotra wiązały się atomy wody. To proste, taka chemiczna reakcja. Woda stawała się twarda. Zagęszczały się atomy i on po tym wszedł. Rozumiecie? On nie szedł po rzadkiej wodzie. Tak jak Jezus nie szedł po rzadkiej wodzie. W ogóle ludzie to w ogóle enigmatycznie myślą. Jak to się stało, że Jezus szedł po wodzie? Pod Jezusa nogami wiązały się atomy w substancję stałą. Dar czynienia cudów. Rozumiecie? Zmieniała się struktura wody pod wpływem daru czynienia cudów. To dary Ducha Świętego, w których każdy z nas może się poruszać. Trzeba w to uwalniać wiarę po prostu. I to wszystko. Wierzyć, być otwarty, bo w ten sposób na odbywanie wiary to źle powiedziane. Wierzę na stałe, jestem otwarty, Panie Boże, jak najbardziej decyduję się. I co do tego jeszcze, co do daru, powiem wam jedną rzecz. Jak w każdej rzeczy Bożej, im częściej czegoś się używa, tym więcej tego się pojawia. Bo to jest ciekawe, zasada Boża obowiązuje i tutaj. Tak, to jest w ogóle to. Im więcej ty będziesz używał,
tym więcej to się będzie pojawiało. Dlaczego? Bo ty jesteś fajny w ogóle kanał. Duch Święty, jeżeli widzi w tobie fajny kanał, to on będzie cię używał. Mówi, okej, gość się nie, w ogóle nie ma problemu z uzdrowieniami. Było u nas kiedyś dwoje ludzi takich w kościele. Odeszli, bo nie chcieli się zmieniać. On uzdrawiał chorych bardzo mocno. Ale też pił. Nie chciał przestać pić alkoholu. To już trochę przestawał do tego. Chlał po prostu. Potrafił tak się nachlać, rozumiecie, że był półprzytomny. Wychodził na swoje miasto i uzdrawiał wszystkich chorych, na których ręce miał. Rozumiecie? Bełgotał Ewangelię i uzdrawiał chorych. Na kogo położył ręce, byli uzdrowieni. Oparł się o ranną miasta, oparł się, upadł na nią i on uzdrowił z choroby serca. Tylko dlatego nie miał kolegów, nie dostał. Bo ona się potem zorientowała, że serce zostało uzdrowione. Ale go wziąłem i mówię, nie możesz takich rzeczy robić. Nie tu. Nie mogę mieć alkoholika ewangelisty. Ale co to znaczy? Dary Ducha Świętego. On był na to otwarty. On w ogóle był tak pewny, że uzdrawia chorych i że nie ma bata, że nie uzdrowi, że to w ogóle dla niego było, wiecie. Znana jest historia ewangelisty w Stanach Zjednoczonych, również alkoholika, który pił w barze, człowiek dostał zawału serca, facet przestał pić, odłożył, stawił kieliszek, podszedł pijany, zgromił diabła, położył ręce, tak? Człowiek natychmiast wstał, ten z powrotem wrócił do picia. Czego Duch Święty potrzebuje, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego? Otwartego osobnika. Tu nawet nie wchodzi w grę moralność. Wiecie, rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli to. Tu nie mówimy o moralności. Tu nie mówimy o uświęceniu. Tu mówimy o otwartości dzisiaj. O otwartości na działanie Ducha Świętego. Panie, jestem gotów, aby Twoje dary działały przeze mnie. Na to się nie zapracowuje, na to się nie zasługuje, trzeba być otwartym tylko. A on potem bardzo chętnie przez taki otwarty kanał działa jeszcze więcej, bo to otwarty kanał. A więc chcesz prorokować? To prorokuj, bo będziesz więcej prorokował. Chcesz uzdrawiać? To uzdrawia, będziesz więcej uzdrawiać. Chcesz czynić cuda? Zacznij czynić cuda. Zacznij mówić do przedmiotów, do rzeczy, których nie ma, do części ciała. Odważ się, raz, drugi, trzeci, dziesiąty.